Dzień dobry. O Jezu, jakie to gorące. Jest mega cieplutko na dworku. Samochód stał nam w miejscu bardzo mocno na swoim słonecznionym. I dzień dobry. Chciałam od początku powiedzieć... Jest w cieniu, stał pod drzewem, co ty gadasz? No to czemu jest takie wszystko gorące, że się nie da do... No to może twoja część była w cieniu, bo moja nie była. Najwyraźniej. Bo jest gorąco, także się nie da dotknąć. Dzień dobry, tą miłą, rodzinną kłótnią. Witamy się z wami. Mąż oczywiście od rana w skowronkach. Kojarzycie tego mema z Grumpy Catem? To mój mąż dzisiaj, jego wina dosłownie. I tak, jedziemy po zakupy w Piątunio rano, czyli o godzinie 12 dla nas. Aczkolwiek wczoraj dosyć późno zlegliśmy. Wybraliśmy się na szalony spacer. Mąż stwierdził, że nie jesteśmy jeszcze starym małżeństwem i musimy być szaleni w życiu. Zatem o godzinie 12 stwierdziliśmy, że idziemy na spacerek, ewentualnie na drinka. Na drinka nie poszliśmy, poszliśmy tylko na spacer pochodzić. A wróciliśmy koło pierwszej do domu? No, coś koło tego. Spacer był całkiem spoko, ale najbardziej spoko było to, że mąż dał się wykorzystać do robienia selfiaków i to z głupimi minami, więc Kuba cierp. I było całkiem przyjemnie. Oczywiście nóżki musiałam poobcierać, ale to nic. Da się z tym żyć. Jest okej. Okay. No i teraz szybkie zakupy. Później mamy jakieś plany? Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Jutro natomiast mamy obchody Dnia Wojska Polskiego, 15 sierpnia. Nie. Kadr od dołu jest wybitnie niekorzystny, no ale musicie to przeżyć, ja też przeżyję. Możesz zawrócić. Dobrze, jutro są obchody, nie wiem jak będą celebrowane na ogół, jest parada bardzo fajna. Zobaczymy, czy będziemy mogli jechać i czy nam się uda. Musimy jutro Krzysztofowi podnieść parę rzeczy, zatem trzeba to logistycznie byłoby jakoś ogarnąć. Ale kto wie, może nam się uda. I tak, ten weekend nie będzie zbyt ambitny. W niedzielę jest cień szansy, że pojedziemy na wieś i chwilę posiedzimy, ale to dosłownie taką mikrochwilkę. No dobrze, my jedziemy, próbując się nie usmażyć. Czemu mikrochwilę? Co? Czemu mikrochwilę? Bo na sobotę muszę być w domu. 5 minut jest mikrochwilę? No. Nawet może już na piątek, żebym trochę twarz ogarnęła. W zależności od tego, o której się w sobotę będzie działo. No. Ale to wszystko też dzisiaj zależy od wielu czynników. Trzymajcie kciuki, aby wszystko poszło po naszej myśli. I oczywiście musiało mnie zawiać do C&A. Jest promocja minus 70%, więc te czerwone spodnie na przykład ze 159 były przecenione na 59. No, oferta fajna, aczkolwiek absolutnie to nie były moje fasony. Bluzka była zbyt workowata. Tu próbuję pokazać rozmiar, ale chyba mi nie siadło. Spodnie, no nie leżały. One niby są w moim rozmiarze, to jest rozmiar 54. Niby jakoś to wygląda. Bluzka, no worek. No nie. Zwróćcie uwagę, jaki fajny pojemniczek kupiłam. Tak jak Krzyśkowi jeździmy i obiadki do szpitala wozimy, to idealnie. Suróweczka, mięsko, wędle jakieś takie mikro. Ideolo. Fajnie. Ostatnią moją śniadaniówkę Krzysztof potłukł, wyrzucając ją przez okno. Chciał ją podać, no nie chodzi chłopaczyna i nie chciał prosić pielęgniarki, żeby, wiecie, biegła dookoła. To stwierdził, żebym podeszła pod okno, on mi ją rzuci. No, a ja wiadomo, nie łapana jestem. Ja i łapanie to tak nie bardzo w parze, więc śniadaniowo ostatnią potłuk. I tutaj mamy wymiankę, bardzo, bardzo fajną. Poza tym jest płaska, więc dobrze będzie się w torbie woziło. Ale muszę wam pokazać, co na dzisiaj kupiliśmy. Z mężem będziemy pić potęga tradycji gruszka. Wino z gruszek, białe wytrawne. I uwaga, uwaga, jest to produkt polski. Bardzo się cieszę. Chyba nie miałam okazji pić polskiego wina. Zatem to będzie bardzo fajna okazja. Jest już schłodzone.
z racji, że pani mama jest na wsi, to następne kilka dni będziecie mieć okazję oglądać orcie w kuchni. Ja będę gotowała i to tak na dwa obiady. Jeden zdrowszy, drugi mniej zdrowy, a trzeci w ogóle niezdrowy. No. Ja gdzieś... Orciu, skarbie, ty do trzech policzyć nawet nie umiesz, na trzy obiady. Jestem po środku, Krzysztofowi muszę pogotować tak, żeby było dobrze proteinowo. A Kuba je to, co, na co ma aktualnie ochotę. Wino jest do spożycia zarówno takiego po lampce, jak również do gotowania. Więc popróbujemy z Kubą, troszeczkę musimy zostawić do sosu do ryby. O, może tak. Zatem robimy, słuchajcie, degustację. Zaraz wam powiem. Oj, pachnie naprawdę gruszką. I owocami. Więc kochani, jeżeli ktoś chciał kiedyś zobaczyć, jak orcia pije, to proszę bardzo, wasze zdrowie. Bardzo wytrawne. Przepraszam za mlaskanie, szukałam smaku na języku. Jeszcze raz przepraszam. Fajne. Zostawię na języku posmak gruszki, jak najbardziej jestem na tak. Będzie do kulinarnych tematów bardzo, ale to bardzo fajne i zasadne w użyciu. Tylko nie wiem, czy akurat do mojego dzisiejszego rybnego repertuaru będzie pasowało, ale to mój już mąż oceni. Zatem lecimy z tematem kolacji. Tu jest tuńczyk. Pół cebulki. Kolendra i pietruszka. Kolendrę i pietruszkę będę siekać, dodam do cebuli, wrzucę do tego tuńczyka, zaleję odrobiną oliwy, zostawię na pół godziny, solą, pieprzem i przyprawami. I dodaję wina gruszkowego. Nic, nagrywam. O, siup, troszeczkę, dosłownie. Odrobinkę, ciutkę, ciutkę i zostawiam to na pół godziny. To w tyle to mój mąż. No dobra. Zostawiamy w lodówce na pół godziny i będę to grillowała. Z przypraw dodałam sól, pieprz, czosnek i ostrą paprykę i tyle. Oczywiście tak jak... Oczywiście... Oczywiście, jak wcześniej mówiłam, dodałam natkę pietruszki oraz kolendrę. Lubimy. Będziemy grillować. Zastanowię się, z czym zjemy, bo nie wiem. Ja to pewnie samo, a Kuba nie wiem. Może mu makaron ugotuję do tego. Uprzedzając komentarze, tak wiem, to nie jest grillowanie, to jest pieczenie, smażenie nawet. Tutaj tuńczyk już nam się smaży. Po prostu przerzuciłam go z tą zalewą, z przyprawiarzami, z cebulką na patelnię. Niech sobie tak dojdzie. A tutaj woda na makaron dla Kuby. Makaron jest taki fajny, razowy, sam na raz. Makarony polskie. To jest chyba 50-100 gram. To nawet dwie porcje, czyli może i ja się załapię. Smaży się, a w międzyczasie pogadajmy. Słyszeliście o tym, że Karionerowi na Instagramie skasowali konto? Good job, Instagram. Dlaczego? Otóż, słuchajcie, nie wiem do końca w jakich okolicznościach, ale latał po profilach i wyzywał większe dziewczyny od ulanych. Chyba tam szły jeszcze dodatkowe epitety. No cóż, też bym mogła chodzić po kątach, w kątach, szczególnie ich mózgu to wieje wiatr. Kątach, Orciu, kątach. Podobnych panów i komentować ich braki intelektualne i emocjonalne. Ale po co? Po co to marnować czas? Po co to
pogłębiać ich depresję i zniechęcenie do życia i ludzi. Nie widzę sensu. Cieszę się, że takie konta są usuwane i mam nadzieję, że to będzie dalej szło. A z drugiej strony uważam, że nie damy rady wszystkim zamknąć buzi. Ludzie gadają, gadali, będą gadać, to się nie zmieni. Kwestia tego, jak propagować w ludziach bycie bardziej otwartym na inność. No to jest temat dyskusyjny i absolutnie nie do zrobienia dla jednej osoby. To nie jest do zrobienia nawet dla zespołu osób. To coś musi się zmienić. Co? Prawdopodobnie musi się zmniejszyć frustracja w narodzie. Taka jest moja opinia. No i stało się. Doszło do mnie, że jestem najgorszą vlogerką świata. Nie zasługuję na to, żeby mieć kanał. Tak, to jest ten moment, w którym możecie napisać: Orcia, jesteś złą vlogerką. Dlaczego? Otóż zrobiłam do końca tę kolację i ona była przepyszna. Naprawdę była tak smaczna, jak rzadko kiedy. My lubimy ryby, lubimy tuńczyka, lubimy takie dosyć charakterystyczne smaki. Ale problem. Problem był taki, że zamiast vlogować, jak wyglądał efekt końcowy, że była przepyszna sałata, taki miks sałat, że były pomidorki posiekane z czym? Z kolendrą. Tak ładnie wszystko było wyłożone. Rybka na wierzchu, że polałam odrobinę sosem jogurtowo-koperkowym. No to nie! Orcia miała to w nosie. Jak zobaczyła żarcie, to się rzuciła na to. Zjadła wszystko. Dosłownie wszystko Orcia zjadła. To nie ja, to Orcia, nie? Orcia zjadła wszystko, Orcia zjadła jedzonko, patelnię i talerze. Nie trzeba zmywać. I tym właśnie miłym akcentem życzę Wam dobranoc i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!